Dobry dzień wszystkim. Z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Dziś postanowiłem zaprosić Was do zielonego piekła. Zaprosić Was na niezwykłą przygodę w środku dzikiej puszczy. Zaprosić Was do gry pod tytułem Green Hell. Czyli zielone piekło. Zobaczymy, czy uda nam się przeżyć. No i co się wydarzy z naszą narzeczoną. Troszeczkę może zaspoilerowałem, ale zobaczycie. Bo przygoda naprawdę szykuje się niesamowita. Dobra, nie ma co już. Zrobiłem, mam nadzieję, atmosferę, a teraz czas, słuchajcie, zabierać się za niezwykłą przygodę w zielonym piekle. Więc kończę już ten wstęp i po prostu bierzemy się do rozgrywki. Jest Green Hell, jest to ciekawy survival, w którym przyjdzie nam się tutaj zmierzyć się z wieloma przeciwnościami, z wieloma zagrożeniami. Jakimi są zwierzęta, jakimi są tubylcy, jakimi też są po prostu zwykła roślinność czy natura, która jest naprawdę, powiem Wam, niesamowicie tutaj zrobiona. W ogóle cała ta puszcza i te wszystkie dźwięki, te wszystkie odgłosy tej puszczy tworzą niesamowity klimat, który mam nadzieję, że uda mi się tutaj uchwycić i nagrać, i też poczujecie to na swoich ekranach i swoich głośnikach. Także nie przedłużając, biorę się do rozgrywki i zobaczymy, jak właśnie potoczy się historia Jacka Higginsa. Musimy przetrwać i poznać tę historię. Lecimy. Ja myślę, że sobie zrobię tutaj poziom trudności na poziomie Witaj w dżungli, gdzie już będziemy mieli włączone zdrowie psychiczne, gdzie będą wrogie plemiona, gdzie będą drapieżniki i gdzie będziemy mieli spadek substancji odżywczych. Jeśli chodzi już o króla dżungli i zielone piekło, to są na razie za wysokie progi na moje niskie nogi, że tak to ujmę. Więc może na razie. A co to są właśnie jeszcze ten niestandardowy? Dopasuj poziom trudności i doświadczenie gry. A no to może kiedy indziej. Turysta. Pokojowy tryb bez ataku przeciwników. Nie ma niebezpiecznych zwierząt w dżungli. Polecany dla graczy, którzy chcą skupić się na fabule i zwiedzaniu. Zdrowie psychiczne jest wyłączone, wrogie plemiona wyłączone, drapieżniki wyłączone. Nie, no takich rzeczy to nie robimy. Robimy Witaj w dżungli. Dzień pierwszy. Okay, I'm here. Hey, I made it! Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Sprawdzamy swoje radio. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something. In my backpack. Pewnie chcesz pospać. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Oh, maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Zobaczcie, jakie tu grafika jest po prostu nieziemska. Pięknie jest zrobiona tutaj ta dżungla. O, jakaś papuga poleciała. Gra jest sprzed kilku lat. Teraz sobie nie przypomnę dokładnie, z którego jest roku, ale uważam, jest zrobiona świetnie. Dobrze, słuchajcie, no to co? Trzeba znaleźć obóz. Idziemy do obozu.
O, jakieś tutaj gady, chociaż coś troszeczkę tutaj się zbagowały, ale spoko. A, trzeba pogadać jeszcze. Oh, have you tied down the boat? Si. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still? Nie tu. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabohaka village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. No to znaleźliśmy obóz. Patrz, jak pięknie słońce świeci. No i powoli odkrywamy fabułę tej przygody. Czyli wygląda na to, że jesteśmy antropologami, którzy tutaj przybyli zbadać miejscowych, no miejscowe plemiona. Tutaj odkryć, co się dzieje wśród tubylców. Jejuś, jaka muzyka. Wywołaj Mię. No to wywołujemy Mię. Okej, okay, I found the tent. Is everything all right? O, zobaczmy. Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. No i dzień drugi. Well, that's everything. Szybko we're officially mijają. Settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should... Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Przytrzymaj C, aby otworzyć koło wyboru. Wybierz notatnik, a następnie zakładkę ogniska. Tu możemy wejść. Hon, get the campfire started, please. Patrz, no, te kobiety. No dobra, zajmiemy się ogniskiem. C, notatnik. A, i tutaj mamy swoje notatniki. Mamy zakładkę ogniska. Ogień może przyciągnąć niechcianą uwagę. No ale... prosi, żeby zrobić ognisko, no to zrobimy ognisko. Wybieram ognisko. To co robimy tutaj w namiocie? Nie, no zrobimy gdzieś na zewnątrz. Gdzie by tu postawić? O, może tutaj przy tej kłodzie. Zawsze będzie można tu sobie potem usiąść. I teraz znajdź narzędzie do ścinania drzew. No tutaj jakaś maczeta. Nie, no to bierzemy maczetę, to jaka broń. Find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Jak widzieliście, to powoli sobie. Jak widzicie, zbieram sobie powoli tutaj niektóre rzeczy, bo zawsze się mogą przydać. No i chyba tu patyków za bardzo nie mam, będę musiał sobie coś jednak ściąć. No dobra, Geronimo.
Długiego kija to ja nie chcę, ale już krótkie kije to już wezmę sobie. Chociaż nie, to są kije, bo krótkie kije są inne. Dobrze, mamy. A tu jeszcze można. Dobra, bierzemy. O, tu jest mały kijaszek. Tu jest duży kijaszek, mały kijaszek. Dobrze, to trzeba następne ściąć coś. O, tutaj. A tą lnianę też sobie wezmę. I tą lnianę sobie wezmę. I tutaj zetniemy. Fajnie jest tutaj ten... nie wiem, jak to powiedzieć. O, fajna jest mechanika ścinania tutaj wszelkich drzew, elementów. Dobra, a już tego nie mogę. A mały? Jeszcze czekajcie, to jeszcze może uda mi się. Są małe kijaszki, dobrze. I to jeszcze ciach. I małe kijaszki. No dobra, powinno wystarczyć. Dobra. Idziemy zrobić ognisko. Mamy. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. No to musimy zrobić świder. Zaraz pokażę wam, jak to zrobić. Najpierw trochę jeszcze tu kijaszków pozbieram. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie w tej właśnie fabule, bo powiem wam, że w trybie swobodnym to strasznie mi to szło. Ciężko mi było się długo tutaj utrzymać. W tej rozgrywce zawsze jakieś przychodzili, jacyś tubylcy przychodzili i mnie zjadali, że tak powiem. Dobra, możemy zrobić teraz świderek. Do twojego notatnika dodano nowe rzeczy. Naciśnij N, aby otworzyć. No dobrze, otwieramy. Świder do rozpalania. Tu jeszcze są jakieś dwie zakładki. Aha, to są makroelementy. No, czyli tutaj mamy właśnie tłuszcze, węglowodany, białko i woda. I zawsze musimy pilnować, aby to było na wysokim poziomie. No ale to za chwilę właśnie przy pomocy takiego zegarka będziemy to robić, ale tutaj nie będę na razie dalej zdradzał. Co tutaj możemy jeszcze? Tam odnośnie tego ogniska. A, tu świder do rozpalania. Musimy sobie zrobić świderek. Żeby zrobić świderek, przejdziemy do plecaka. I tutaj tak, prawy przycisk, wytwarzanie i wytwarzanie. Mamy świder. Wytwarzamy świderek. Mamy świder. Użyjemy go. I tutaj ptasie gniazdo użyjemy jako rozpałki. No dobra, trzeba to podpalić i mamy ognisko. O, Mia! The fire is burning. Coming. Give me a minute. How do you do it? Hmm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. No, wyznamy im miłość. I love you.
If I'd have known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Karim. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Dzień trzeci. Ale burza. Przeszukaj namiot. Prycza pusta. Źle to wróży. Coś leży, notatka jakaś, przeczytamy. Jestem w wiosce, wywołaj mnie przez ramię, gdy się już obudzisz. Mam dla ciebie mały prezent. Całuję, Mia. Czyżby to był ten prezent? No dobrze, wywołuję Mia. To było chyba te. Hello, Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Za dźwięki były. Podnieś prezent ze stołu. No to podnoszę. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. But stress can wear you out. Tell me about it. Przytrzymaj F, aby spojrzeć na smartwatcha i sprawdź stan swoich podstawowych potrzeb. No to patrzymy. A, trzeba przytrzymać. No proszę. Tutaj mi chyba węglowodanów. Jeszcze muszę się nauczyć tego, co jest co białkiem, węglowodany. No, woda to wiadomo. Dobra. Przeszukaj namiot w poszukiwaniu czegoś pożywnego. No to szukamy. Tam jest jakiś dyktafon, ale to za chwilę. Najpierw może... O, jest jakiś batonik. Są notatki. Ale na razie chciałbym szukać coś pożywnego. O, tu jest jakiś batonik. Tak, widziałem go jak wstawaliśmy. Następny batonik. Trzy batoniki. Pożywnością to ma chyba niewiele wspólnego. No ale... No dobra, to co, zjemy sobie batonika, nie? Dobra, gdzie to było? Q? E? C? Zapomniało mi się. Dobrze, to teraz tak, idziemy do plecaka. Pewnie wpakował wszystko do plecaka. A, tu jest. No to prawy zjedz. Dobra. No już pełno. Mamy to. Wywołaj mnie. No to wywołujemy mnie. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance.
I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Kurczę, musiała już pójść. Razem byśmy poszli, było wyraźniej. No dobra, niech just uważa na siebie. Be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. To jest chyba jakiś samolot leciał. Nie, to chyba ten wiatrak tak warczy. Ja pierdziele. Dobra, sprawdź tablicę korkową. No to idziemy do tablicy korkowej. A, to są jakieś fajne dodatki. To poczytamy. Jebekuaka żyją głęboko na terenie Amazonii. To jedno z około 80 zaginionych plemion. Ze względu na lęk przed współczesnym okrutnym światem pozostają z grubsza odizolowani. Czy nas do siebie przyjmą? Są kluczem do tego wszystkiego i jedyną wskazówką do tego, dlaczego się tu znajdujemy. Następna notatka. Darth Frog. Jaka żabka. Najbardziej śmiercionośny płast na planecie jest kompletnie nieszkodliwy dla tubylców dzięki rytuałowi Kambo. Południowoamerykańskie plemiona łapią żywą żabę, aby pozyskać z niej jad. Następnie przekuwają przypaloną skórę dzieci, podając małą porcję żabiej trucizny, dopóki nie staną się na nią całkowicie odporni. Co za ludzie. Co tutaj jest? To są liście tytoniu, świetnie nadają się do leczenia jadowitych ukąszeń. Ale co jeszcze potrafią uleczyć? Rosną na północy obozu, wystarczy wspiąć się na skałę, a znajdzie się ich mnóstwo. To dobre miejsce, by zacząć. O, to musimy się tam na skałę wspiąć. Rainforest mammals, czy jakieś zwierzęta lasów deszczowych. No zobaczmy. Ssaki, przepraszam. Mammals to ssaki. Nieszkodliwe. Mimo wszystkich niebezpieczeństw w dżungli kryje się mnóstwo piękna. Wiele małych ssaków jest źródłem pożywienia dla rdzennych mieszkańców. Są bogate w białka i tłuszcze. Stanowią doskonałe uzupełnienie diety składające się z owoców i warzyw. Warto zapamiętać. I tutaj. The Last Tribe. Zaginione plemię. To jest ich ziemia, ich dziedzictwo. Nie zmieniło się od tysięcy lat. Każdy, kto tu przybywa, musi to uszanować. Minęły 3 lata, odkąd ich widzieliśmy. Często na nieznane reagują strachem. To dziwne, ale naprawdę potrzebujemy ich pomocy. Od tego zależy cały nasz plan. No, takie to mamy informacje. Tu jeszcze dyktafon był. O, to sobie może odsłuchamy. A, to jesteśmy z żoną. Focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jebekuaka tomorrow. I'm worried, you know. You are. But I'm ready, don't you think? I believe so. It's still dangerous. I know. Don't worry. Okay, that's all for now. It was Mia and Jake Higgins, day one. No proszę, no to już chyba wszystko wiemy, co tutaj się wyprawia. Jeszcze jest jakaś notatka. O, ci już tacy tutaj przyjaźnie nie wyglądają. Wojownicy z wymalowanymi czaszkami. Gdy wczoraj płynęliśmy rzeką, na jej brzegu pojawili się tajemniczy wymalowani wojownicy. Kim oni są? Nasi przyjaciele Jebekuaka boją się o nich rozmawiać. O kurde.
Tamto już widzieliśmy. A tutaj co mamy? Piętro pojedynczych drzew. A, czyli przypominają mi się lekcje biologii, czy tam geografii, o partiach roślinności w Puszczy Amazońskiej. No dobrze, idź na północ i znajdź tytoń. No dobra, no to idziemy, słuchajcie. Idziemy na północ, weźmiemy sobie jakąś maczetę, bo to nigdy nie wiadomo, co wyskoczy zza krzaka. A i przytrzymaj, aby spojrzeć na smartwatcha. Tu gdzieś był kompas, jest kompas. Czyli tam jest północ. No to idziemy. Są jakieś skały, więc nie przejdziemy. Musimy iść tędy. Tam jest północ. O, jest jakaś lina. To chyba o niej tam była mowa. A to się wspinamy. O, tyle lepiej wyszła ta animacja niż tam na samym początku. No, co jest? No i fujera się spadła. No, lepiej bym tego nie ujął niż nasz bohater. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me, are you okay? I'm not sure. Obejrzyj swoje ciało, przytrzymaj C, aby otworzyć menu kołowe, a następnie wybierz inspekcję ciała. No to robimy. To chyba jest inspekcja. Prawa ręka, prawym przyciskiem myszy sprawdzamy. Nie ma tu nic. Ale to była lewa, teraz jest prawa. O kurde. No trochę to fajnie wygląda. A nogi? Nogi są ok. Ok. No to trzeba wywołać Mię. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Oczywiście, yes, że tak. I do. Molinaria. Long, smooth, acute leaf. Surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. No to szukamy tej molinerii. Zaraz. Świder do rozpalania, bandaż. To z liści molinerii. Molineria. Jej długie liście idealnie nadają się do tworzenia bandaży. No i super. A tutaj? Co mamy? A, jeszcze mamy coś o zdrowiu psychicznym. Znane leczenie. Spożycie czegoś naturalnym składnikiem przeciwstresowym poprawia zdrowie psychiczne oraz wygodny sen poprawia zdrowie psychiczne. No to niezłe. Mamy zadrapania. Znane leczenie, no to widzę, tu są opatrunki. No spoko. No to idziemy szukać molinarii. To jakiś kamień był. To są paprocie. Gdzie jest jakaś molinaria? Nie chciałbym się na razie oddalać od namiotu. Może w tych tutaj gdzieś krzakach coś znajdziemy. O, jest! Dobra, no to jedziemy z tym koksem. Okej, okay, mamy trzy liście molinarii. Trzeba stworzyć bandaż, czyli idziemy znowu do backpack. I mamy tutaj liść molinarii, wytwarzanie, opatrunek z liści. Dobra. Nie chcę wytwarzać nic już z tego. Teraz muszę inspekcję zrobić. To była prawa ręka. I nakładamy liść. I mamy opatrunek gotowy. No to dzwonimy do Mii. Oj. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Bardzo boli. No bardzo. Like hell. Aww, pobrecito mio. Imagine, I am hugging you now.
Mm-hmm. Better? A bit better. Yes. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. Jakiś rozmiar. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. O, 32 dni później. Please come in. Jake! I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Co się stało? Znajdź Mię. O kurde, no to się zaczyna. Ciemna noc, a ja muszę iść w puszczę, tak? No to nieźle. Dobrze, kochani, słuchajcie. Ale to zrobimy już w następnym odcinku. Więc przy tej już złowrogiej i złowieszczej muzyce ja się z wami tym razem pożegnam i zaproszę na kolejny odcinek z cyklu Green Hell. Zaproszę was na kolejny odcinek w Zielonym Piekle. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!